Rozpoczął się drugi turnus obozu naukowego Zdolni z Pomorza w Narodowym Centrum Żeglarstwa AWFIS w Górkach Zachodnich. Na uczestników czekają warsztaty naukowe, wycieczki, pływanie pod żeglami i wiele innych atrakcji. Projekt jest szeroko zakrojony. Uczniowie uzdolnieni z naszego województwa. Ja przypomnę tylko, że około 2000 uczniów jest objęty tym wsparciem. Mają różnorodne formy proponowane, między innymi spotkania akademickie, również konferencja uczniowska, ale też zajęcia w tak zwanych lokalnych centrach nauczania kreatywnego. Jedną z tych form wsparcia są obozy naukowe i tutaj podjęliśmy współpracę z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. To już jest trzecia edycja tego obozu naukowego. Trzeba dopowiedzieć, że organizacja ze strony Akademii Wychowania Fizycznego jest naprawdę optymalna. Dzieci po każdym tego typu obozie są niezwykle zadowolone. To nie tylko oferta taka naukowa i również pokazanie potencjału uczelni, ale przede wszystkim kontakt z wodą, kontakt z żaglami. Tutaj mają okazję nabyć nowe pasje. To rzeczywiście, kiedy rozmawiamy już z tymi uczniami, którzy odbyli taki turnus, są bardzo zadowoleni, wracają, chętnie biorą udział w następnych edycjach tego obozu naukowego, jeśli taka szansa jest, więc korzyść obopólna.